Siemanko, z tej strony Lord TV. W tym odcinku gramy na StarCrafta 2. Czekajcie chwilę, bo trzeba napisać. Okej, okay, więc dzisiaj gramy StarCrafta 2, Heart of Swarm 3x3. Zobaczymy. Więc tak, błagam was, nie komentujcie mi, że jestem jakimś noobem, który nie umie grać. Bo taka jest prawda, że nie umiem. Nie miałem styczności, raczej. Co powiedziałem teraz? Nie miałem w ogóle styczności. To bez sensu. Nieźle, o co mi chodzi. Nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi za bardzo, bo mam ją od 7 dni. Może to była moja pierwsza gra na PC-ta, mówię tu o StarCraftie jedynce. Ale nic nie pamiętam i nie wiem za bardzo, jak w to się gra, więc nie komentujcie mi, że jestem jakimś noobem, że grać nie umiem, bo taka jest naprawdę prawda, że nie umiem grać. No, mniejsza. Tutaj mam wodę, jakby mi zaschło gardę od gadania jakichś głupot. Jak zacznę gadać głupoty, to mi nie słuchajcie. Okej. Okay. Więc nie mam żadnego bullet orderu, cokolwiek to znaczy, i nie wiem, czy to jest makro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale zobaczymy. Gramy z diamentem chyba nawet. No, mniejsza. Okej. Na początek zawsze robię kuźnię, nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Kuźnię, potem robię działa fotonowe, żeby mnie tylko nie zabili. Żeby tylko nie wjechali na mój teren. Dlaczego? Bo grałem kiedyś taką wódkę versus Teranie. Na Estu chyba nawet, no nieważne. Jakimś shooter miałem drugie miejsce, no. Na tym turnieju, no nieważne. No znowu powtarzam, nieważne, no. I okej. Okay. Ciężko się skupić na grze, jak się gada, nie? Damy sobie to pod piąteczkę. Tym bardziej, że nagrywam to drugi raz i wiecie, tak mi się już za bardzo nie chce, bo mi nagrywanie się przerwało. No, o tym właśnie mówię, działa fotonowe. I w trzeciej minucie to ja już miałem dawno całe place rozłożone, no ale okej. Okay. Niech tu będzie. Co mi nie poszło teraz? Dobra. I na czym to ja stanąłem, bo znowu zapomniałem, się rozgadałem i zapomniałem. Jest pięknie duże. Może te działa fotonowe, bo on zrobił zniwiarzy i mnie od razu zniszczył. Terena migał właśnie i zniwiarzy, jak zrobił, to mnie zniszczył. No, tak bywa. Ja nie miałem budowli, bo on zrobił tak zniwiarzy tak szybko, że nie miałem jak odeprzeć tego ataku. Te działa fotonowe na serio mają duży dźwięk, to czasami często ratuje życie w ogóle. Może nie. Kiedy zrobisz mi tutaj rdzeń cybernetyczną, bo ja zawsze o tej rdzeni zapominam. Mam nadzieję, że mi się nie wyłączy nagrywanie tak jak w ostatnim odcinku. Tak. Mam taką nadzieję. Nie zdziwcie się, jak będę ruszał, wiecie, hopkami, a będę miał tak ręce, nie? Wiecie, albo coś mówił, a to nie będzie do tego, bo... dobra, próbniki robić, dawać. Musiał kogoś wysłać na obserwację, no ale tego nie zrobię, oni wysłali mi niepotrzebne. W ogóle na razie nie wiem, po co jest ta obserwacja, chociaż na pewno się dowiem. W dalszej części rozgrywki, bo na razie mi się zdaje, że to jest nieprzydatne, ale jest to przydatne, to na pewno. Gadam na pewno jakieś głupoty, bo się na tym nie znam, no, ale to nie jest prawda. Aha, bez problemu, tak. Rafinerię postawimy. Raz, go, nie mamy całego dnia. Nie, tak. Dawaj, jedziesz. Dobra. Okej, szybko może zrobić lat, ale to za chwilę. Dlatego na razie postawimy. Nie przystajmy trochę. Ja nie widzę tego miejsca, ile jest to, czy cokolwiek miejsca, nie wiem, jak to powiedzieć, miejsca inaczej. Tu w ogóle nie widziałem tylko...
Lamb kupcami. Ja byłem zasłowany, a on dopiero, wiecie, on w ogóle wojska nie miał, nie? Musiałem go, nie dość, że co chwilę straciłem wojsko, bo musiałem go ratować. To jeszcze był właśnie ten pad, tak. Dobra, Czech, słuchajcie. Nie, całość, tylko Czech. Jeszcze jeden, okej. Okay. I ten też jest 1, 2, 3. No, okej. Na 7. Aha, to ja ich widzę, tak. Aha, te je widzę, to też jako wykrywacz. Właśnie, bo nienawidzę te, one są strasznie właśnie, to jest wkurzające, że one są niewidzialne. I dla niektórych jednostek, jak zrobi się obserwatora, to jest koniec, nie? Bo to zniszczy wszystko. To jest. Aha, dlaczego? To jest, okej. Okej. Spokojnie, wiem, że nie umykać, no ale... O kurde, czyli ja jestem bardzo zacofany wojskiem i to bardzo. Powóz, błagam cię, helionami, błagam cię, bo ja zacofany jestem. No, dzięki ci stary, dzięki ci, bo ja na serio zacofany jestem, jak widać. Że nie wyszedł, jak zobaczył, że gram jak dup. Pałam za to. Okej, zmniejszamy to może pod trójeczkę. To też. Robimy. My się nie wyrobimy. Okej. Go, power and jumps. Dobra, zapnij się, słyszę. Nie jestem prawie pewny, że to przegramy, ale może się zdarzyć. Cóż, może narody nie. To byłby sens. Ale nie, jakiś cud może się zdarzyć i to możemy wygrać, ale w tym wątpię. Pomogę. Chociaż nie wiem po co mi pomogę, bo sobie chyba na radę się wkazam. No to jest dobry gość. On jest mniejszy o parę sekund, ale mu pomogę, nie? No nie pomógł, to ja mu pomogę, chociaż choćby tymi wojskami, co ja mam. Sorry, się wyciszy i dam muzykę, nie? No, ja chciałem, ale zacofany jestem. Dawaj, go, Power Rangers. Dawaj, nie obiję się, dawaj. Dobra. Pylony zaraz porozstawiać, bo chyba już nie robię się. Dzięki. Dawaj, dobra, bo ja na serio tutaj już miałem wojsko.
ma trochę zmieszana z tym stanem. A nie, on sobie radzi, radzi o sobie. Chyba tak. Okej. Okay. Ale minut to jest jednak już dużo. Z laty, powiem wam tak. Nie, z wami rozmawiać, bo StarCraft nie powiem, bo nie znam się na tych drużynach, nie wiem. Co tu jest? A to jest? Dobra, trzeba by to zniszczyć. Gdzieś ten się tu fajnie rozwinął, ten też, a ja tu stoję z szczerą bramkami, no. Takie życie, no. Uczę się, no dopiero to 7 dni, więc się uczę powoli, spokojnie. Dobra, o kurde, to jest koniec. To są od niego. A za wszystkie wojska, wojska. Tego wojska nie można nazywać Miki, opuścić. Czekajcie, który to jest Miki? Miki to jest ten, nie? Gdzie ma wojska? Dobra, mniejsza, to jest koniec, dziękuję za grę. Mam nadzieję, że fajnie było popatrzeć na takiego nuba w StarCrafta, no ale się uprzedłem, no sorry, nie? A tak chciałem nagrać tak dla zabawy sobie trochę odcinek, więc... A tym bardziej, że jak się z wami rozmawia, to trochę jest się do tyłu i to bardzo dużo. Bo się tak nie skupia na tym, tak? No, mogę tu coś porobić, ale gówno zrobię tak naprawdę. Nie wiem. Okej. Czyli Captivation. Czy jak to się nazywa? Mniejsza. Żegnajcie! Czyli ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, na kanał.